Siemka widzowie znowu! Witam w kolejnym Zagrajmy w Devil May Cry 4. Misja 15. Twierdza Fortuna. Zlikwiduj obrońców lodowej równiny. Na coś starsze w ogóle ulepszenia? 2000... 2000... 2000... 2000... 6000... lepiej. Na szczęście mamy 6000, 2000. No trudno. Umiejętności jak? O, jeszcze więcej, dobra. Wychodzimy i jedziemy z tym koksem. W ostatnim odcinku spejlowaliśmy dwa razy, czy nawet trzy, licząc tajną misję. Na szczęście, gwardzista jest włączony, sword przyłączamy. O, mechanizm, którego wcześniej jako ner nie mogliśmy rozbić. Chwileczkę, jeszcze raz. Tu już będzie trzeba długo nawalać. Przygotujcie swoje palce na duży ból. Milion ciosów. O, jeszcze! Jaką rangę trzeba? Oby nie potrójne S. Ha. SS. Pink. No. Kogoż tu spotkamy po drodze? Zimno się robi. Czyżby mrozy? Wasza odpowiedź jest... błędna. Bo to spotkamy... werbę, proszę. Tego gostka. Słyszał nas. O, gościa ma ADHD. Łosie, stój w miejscu. O. Przed wami blitz. Na niego taktyka to broń palna. I uniki róż. I uniki! O, zniknął. A, fuck. Czasem podpowiada nam gra, kiedy zaczyna... No miecznik, miecznik, kurde, oj, niedobrze, aaa, fuck, zaraz się podładuje. Oj, koniec, super. Aaa, fuck. Ha! Pudło! Kolego! O, nie lubię tego! Ha! O! Nie, szajba mod, uwaga! Tu trzeba uważać, teraz jest wkurzony i... a! Właśnie, jednym atakiem można załatwić. Thank you.
Aaa, fuck. No, zdychaj, come on. No, wybuch. Uff. Kolejny denerwujący typek. Ogłuchłem, czy Dante nic nie mówił? No, naprawdę mam siwo nastawioną grę. No cóż, w nocy gram i nie chcę nikogo budzić. Może powinien zachować się cicho. Co tam? Najwyżej będę miał kolejnego towarzysza. Oho, coś tu się zmieniło. Nie możemy tym wejść? Wejście jest zamknięte lodową ścianą. Lód roztacza magiczną aurę. No to zejdziemy na dół? Nie możemy. Mamy tu zabójcę Titanika. Pierwsze piętro jest skute lodem. Dotarcie do drzwi prowadzących do miasta jest niemożliwe. Aby zniszczyć magiczną barierę lodową, należy pozbawić ją źródła. Nie damy rady skoczyć? Czemu? Chociaż może damy. Chwileczkę. Nie, musi mieć demona podładowanego. A niestety zmarnowałem go na blitza, więc nie weźmiemy ani tych kul. No, chociaż część weźmiemy. No, przez nie mi się rwać kamero. Okej. Okay. Hop. I hop. Niestety tych nie weźmiemy. Przykro mi. Może później. Tu 100% kul nie będzie. Tędy. Bo tu nie ma przejść. Nie ma nowej bariery. Kogoś spotkamy? Kolejne miejsce w grze ze spokojem. Przynajmniej dla jak gracie Dante. No w każdym miejscu jest coś takiego. Nie zwracałem przedtem na to uwagi, ale chyba w nieważne kim gramy. O, podładujemy się przy okazji. To dobrze. Może taki odpoczynek właśnie od blitza. No, w każdym miejscu grze jest takie miejsce na odpoczynek. Trickstera weźmiemy na chwilę. Chwileczkę. Nie tu? Dobra. Tu były ukryte orby, prawda? Wiem, że w dwóch miejscach jest tutaj. W tej bibliotece, w której nie ma ksiąg. Oho, jedne, dobra. Nie ma, dobra. Tutaj chyba, albo w ostatnim. Znając moje farto, w ostatnim. Tak jak myślałem. But of course. Dobra, przestań. No, nie ma. Niespodzianka. 19 tysięcy. Dobra, idziemy. Drzwi ostatnio się zamknęły. Tym razem też, ale nie tak szczelnie. Chociaż jednak będziemy musieli chować się tą drogą. Kogo to spotkamy? O, zakute łby! Dawno ich nie było. Możesz ty. No super, ale fail. Nie są w powietrzu. No, załatwiony. Nie było tak źle. Wyłączymy. Niech to zmarnowane zobaczy. Na szczęście zielony orb jest.
I kolejne zielone orby, które zachowam na koniec. Wiedziałem o nich. Nie, to był fart. W tym przypadku to był fart. Czysty fart. Ding. Dobra, w następnej walce użyję miecza. Trochę częściej. Dobra. Ding, 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 ding. Ruszyć do mnie. Kula orby, orby raczej, przepraszam. Schodzimy na dół, zejdziemy na Samuraja Jacka. Powiedziałem, zejdziemy na Samuraja Jacka. O, proszę bardzo. O, tajna misja. No dobra. Ile trzeba? I co to w ogóle? Tajna misja 9. O nie, niezniszczalny. Zlikwiduj wszystkich wrogów, unikając trafienia i fałta. No super. Czy folta, powinien czytać, bo wina. Wasza wina, bo wy chcecie to oglądać. O, widzicie, ani razu nie można zostać trafionym. Najszybszy fail w historii. Jeszcze raz. Zostałem złapany. Głowa mu chyba nie wystawała. Dobra, trzeci raz. Trzecia próba. Jak mówimy, do trzech razy sztuka. I nie będzie czwartego czwartej próby nie będzie. Na pewno. Co ci jeszcze strzelają? Tego nie wiedziałem. A to ci nowość. Czemu shotguna używam? Bo widziałem w jednym, jak to przechodził. Tego jeszcze nigdy nie przeszedłem, ostrzegam. Może nie będzie tak źle. O, ten wrzeszczał. O, blisko było. Jak wszystkich mam załatwić? No, trzeba jednak wszystkich. Myślałem, że to na czas, że wytrwa jak najdłużej. Wtedy miał szanse jakieś. Wytrwaj tyle, ale tyle, bla bla bla. A, trafiony. No trudno. Okej, okay. Jedna zaleta. Doładowałem Devil Trigger. Idziemy tędy. Duży hall. Oho, korytarz. Super. Idziemy. No rany, nie wiedziałem, że takie dźwięki wydaje. Okej. Okay. Tędy nie przejdziemy niestety, jak widać. Czemu? Kolejna komplikacja w grze. Zawsze musi się skomplikować. I szczególnie dla Dantego. Nero miał prosto. Mógł zwiedzać zamek jak tylko chciał. I najdłuższy... I mówię, jak mówiłem, najdłuższy fragment w grze. O, jadalnia, chwilę, tu muszę mieć to. Tej misji nie przejdziemy, bo już ją przeszliśmy. Nie potrzeba ramienia Nero. Właśnie każda misja wymaga albo odpowiedniego gracza. A to Dante, który zna królewski blok. A to Nero, bo ma ramię. Idziemy tędy. Kolejna pończyna, kogo spotkamy? No, na odmiany coś prostego. Oho, mega straszydło. Zajmiemy się nim najpierw. Ho. A, zniknęły orby. Ożeż ty.
You're making me very cross! O, tego nie wiedziałem. O, żeż ty...